Nowy bus udekorowany postacią, dziełem Henryka Sienkiewicza, tym razem latarnik. Miałem pytanie przed chwilą, które to już z kolei, szczerze mówiąc, nie przygotowałem się na tą odpowiedź. Liczba pojazdów promujących dzieła Henryka Sienkiewicza zbliża się już do 20. To tę praktykę rozpoczęliśmy już ponad 10 lat temu. Na szczęście Henryk Sienkiewicz tych dzieł stworzył nam naprawdę bardzo dużo, także będziemy jeszcze mieli naprawdę dużo możliwości do pracy, do nowych pomysłów, aby tego pisarza promować. Pracownicy PKS-u wraz z dyrekcją postanowili nowym autobusom nadawać imiona bohaterów z utworów Henryka Sienkiewicza, jak powiedziałem, naszego noblisty. Do tej nazwy jest jeszcze zawsze dodawana piękna ilustracja. No i wielokrotnie byliśmy w trasie w różnych rejonach Polski, także za granicą. Ten element promocyjny naprawdę cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Podchodzą mieszkańcy z danego regionu, ale i turyści, robią sobie zdjęcia, pytają się, skąd taki pomysł. Więc tak jak powiedziałem, jest to taki znakomity element promujący powiat łukowski. Kolejny bus 20-osobowy. Myślę, że bardzo się przyda w tej firmie, a też zwłaszcza, że oferujemy usługi przewozowe na zewnątrz, niekoniecznie na liniach PKS-u, tylko można sobie takiego busa wynająć, chociażby na wyjazdy prywatne, rodzinne, gdzieś tam w dowolnym kierunku. PKS promuje ziemię łukowską, promuje Muzeum Regionalne w Łukowie, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i kolejny piękny autobus sienkiewiczowski zasilił flotę przedsiębiorstwa PKS SA w Łukowie. My bardzo się cieszymy, ponieważ te autobusy jeżdżą po całej Polsce, promują muzeum po całej Polsce i bardzo nam miło, kiedy w Gdańsku, albo w Krakowie, albo w Zakopanem widzimy autobus Danusie, Zagłobę. Także miło nam będzie zobaczyć też latarnika.